Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Jesus Christus Syn, który żyje dla Ojca, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 15 lipca 1987 roku. Katecheza poprzednia ukazywała Jezusa Chrystusa jako Syna dogłębnie zjednoczonego z Ojcem. To zjednoczenie kazało mu mówić nie tylko: Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Tak mówił w Wieczerniku wobec apostołów, ale także publicznie, w czasie obchodów święte namiotów. To zjednoczenie z Ojcem kazało Jezusowi powiedzieć więcej jeszcze: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Słowa, które zostały uznane za bluźnierstwo, wywołując gwałtowną reakcję słuchaczy. Porwali kamienie, aby go ukamienować. Wedle prawa Mojżeszowego bluźnierstwo należało karać śmiercią. Ważne jest to, aby uznać, że zachodzi ścisła, organiczna więź pomiędzy owym dogłębnym zjednoczeniem Syna z Ojcem. A faktem, że ten syn całkowicie żyje dla Ojca. Całe jego życie, cała jego ziemska egzystencja jest bez reszty zwrócona ku Ojcu, bez reszty Ojcu oddana. Już dwunastoletni Jezus, syn Maryi, ma świadomość swego związku z ojcem i przyjmuje postawę zgodną z tym wewnętrznym przekonaniem czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Tak odpowiada na wyrzut swej matki. Gdy wraz z Józefem znajdują go w świątyni po trzydniowych poszukiwaniach. Wypada nam również i w tej katechezie odwoływać się przede wszystkim do zapisów czwartej Ewangelii, według Jana, gdyż owa świadomość oraz postawa, jaką objawił już dwunastoletni Jezus, znajduje swoje głębokie zakorzenienie w tym, co czytamy w Ewangelii Janowej, u progu obszernej mowy pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy a więc ukresu życia, gdy miało się wypełnić Jego mesjańskie posłannictwo. Ewangelia mówi, że gdy nadeszła Jego godzina, Jezus wiedział, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie. List do hebrajczyków uwydatnia tę samą prawdę, sięgając niejako do preegzystencji Chrystusa, Syna Bożego. Oto przychodząc na świat mówi, Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Spełniać wolę Ojca oznacza w słowach i czynach Jezusa z Nazaretu całkowicie żyć dla Ojca. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez dla Ojca. Mówi Jezus w kontekście zapowiedzi ustanowienia Eucharystii. Jak bardzo spełnianie woli Ojca jest dla Chrystusa Jego życiem, o tym świadczą słowa wypowiedziane do uczniów po spotkaniu z Samarytanką. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Istotnie Chrystus żyje spełnieniem woli Ojca, to jest Jego pokarmem. Żyje zaś w taki sposób, Żyje całkowicie zwrócony ku ojcu, ponieważ od ojca wyszedł i do ojca idzie, wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce. Kierując się we wszystkim tą świadomością, Jezus daje temu wyraz wobec synów Izraela. Ja mam świadectwo większe od Janowego, to jest od świadectwa, jakie dał mu Jan chrzciciel. Są to dzieła, które ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie że ojciec mnie posłał. I w tym samym kontekście: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział ojca czyniącego, albowiem to samo co on czyni, podobnie i syn czyni. I dodaje: Jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Przytoczony uprzednio fragment zapowiedzi eucharystycznej bywa tłumaczony w dwojaki sposób: jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję dla Ojca, albo też żyję przez Ojca. Słowa przytoczone wyżej doskonale współbrzmią z tym drugim tłumaczeniem. Jezus żyje przez Ojca w tym znaczeniu, że wszystko, co czyni, odpowiada w pełni woli Ojca, jest tym, co Ojciec sam czyni. Właśnie dlatego życie Syna, Jego działanie, Jego ziemska egzystencja. Jest w sposób tak całkowity skierowana ku ojcu. Jezus w pełni żyje dla ojca, ponieważ źródłem tego wszystkiego jest jego przedwieczna jedność z ojcem. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Jego czyny są potwierdzeniem ścisłej komunii osób. W nich też samobóstwo objawia się jako jedność ojca i syna, prawda, która tak wielki sprzeciw wywołała wśród słuchaczy. Jakby więc w przewidywaniu ostatecznych konsekwencji owego sprzeciwu, kiedy indziej w sporze z Żydami, Jezus mówi, Gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Istotnie Jezus do końca wypełnił wolę ojca. Potwierdził męką krzyża, że zawsze czyni co się ojcu podoba. Wypełnił zbawczą wolę odkupienia świata, w której ojciec i syn odwiecznie stanowili jedno. Oddając życie na krzyżu, Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Te ostatnie słowa świadczyły, że do końca cała jego ziemska egzystencja była skierowana ku ojcu. Żyjąc jako Syn przez Ojca, żył całkowicie dla Ojca i Ojciec nie pozostawił Go samego. W tajemnicy paschalnej śmierci i zmartwychwstania spełniły się słowa Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem. Ja jestem są to te same słowa, którymi niegdyś Jahwe, żywy Bóg, odpowiedział na pytanie Mojżesza o Jego imię. Czytamy w liście do hebrajczyków. Prze to i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Ten, który jako syn współistotny żyje przez ojca, objawił człowiekowi w świecie drogę zbawienia wiecznego. Wchodzimy na tę drogę i postępujemy na niej, uczestnicząc w owym życiu dla ojca, którego pełnia na zawsze trwa w Chrystusie. Katechezy obecnego cyklu odnoszą się do Jezusa Chrystusa. Znajdujemy się niejako w centrum naszego wyznania wiary: wierzę w Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy poprzednio o tym, że Jezus Chrystus w całym swoim życiu był skierowany ku Ojcu, co się wyrażało zwłaszcza w tym imieniu, z jakim do Ojca się zwracał: Abba, mój ojcze. Mówiliśmy z kolei, pogłębiając niejako tę prawdę, że jest on tym, którego Ojciec zna. I tym, który zna ojca, sam jeden, jak nikt inny. Jeżeli ktoś poza nim zna ojca i zna Chrystusa, jak ojciec go zna, to zna go tylko dzięki Chrystusowi. Dzisiaj zatrzymujemy się jeszcze nad innym aspektem tej wspaniałej rzeczywistości, której na imię Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tym, który żyje całkowicie dla ojca. Tak zresztą mówi o sobie przy tym cudownym rozmnożeniu chleba w Kafarnaum. Kiedy zapowiada równocześnie ustanowienie Eucharystii, mówi: żyje dla Ojca. W innych tłumaczeniach ten sam tekst jest sformułowany: żyje przez Ojca. Między tymi dwoma sformułowaniami, tymi dwoma tłumaczeniami, jest ścisła łączność. Jezus Chrystus żyje przez Ojca, od Niego bowiem ma Boże życie, jako syn od Ojca. A równocześnie dlatego, że żyje przez Ojca, że cały jest z Ojca, przez to jest równocześnie cały ku Ojcu. To jest Jego życie, życie dla Ojca. Pełnić wolę Ojca jest Jego pokarmem. Tak się kiedyś wyraził było to po spotkaniu z Samarytanką. Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. I to czynienie woli Ojca. To całkowite bycie dla Ojca zaznacza się już w dwunastoletnim Chrystusie, kiedy odpowiada swej matce, gdy go znalazła w świątyni po trzech dniach szukania. Czyż nie wiedzieliście, nie wiedzieliście, to znaczy ty i Józef, że w sprawach, które są Ojca Mego, które należą do Ojca Mego, powinienem być? Wówczas ma tę świadomość, że całkowicie jest dla Ojca. I ta świadomość towarzyszy mu przez cały ciąg jego życia, a zwłaszcza przez cały ciąg jego publicznej, mesjańskiej działalności. Towarzyszy mu aż do krzyża. O tym krzyżu tak wspaniale wyraża się autor listu do Hebrajczyków, kiedy nawiązując do przyjścia Chrystusa, poniekąd jeszcze przed Jego przyjściem, takie słowa wkłada w usta tego przychodzącego na świat Syna Bożego. Ofiar i składanych Ci darów starotestamentowych. Nie chciałeś, aleś mi ciało utworzył. Oto idę, ażebym czynił, Boże, Twoją wolę. I to właśnie wypełnianie woli Ojca jest całym życiem Chrystusa. W tym On się wyraża i w tym się potwierdza jako syn jednorodzony, współistotny z Ojcem, jako ten, który zna Ojca. Wie, co jest wolą Ojca i pragnie tę wolę do końca wypełnić. Wola Ojca jest Jego wolą. Wolą Ojca i Jego wolą jest odkupienie świata przez Krzyż. Do tego ostatecznie zmierza. To czyni całkowicie i bez reszty swoją wolą. Przez to On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Więcej ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak to niejako z różnych stron przybliżamy się do tej wielkiej, nadprzyrodzonej rzeczywistości, której na imię Jezus Chrystus a żeby ją wciąż lepiej poznawać. I wciąż bardziej podążać za Nim tą drogą, którą On wskazuje, bo droga Jego jest drogą życia i zbawienia wiecznego dla nas wszystkich.

et ne no intentazio in horre zer liberano shamak